Zgodnie z zapowiedzią Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Telewizja Republika, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. I krótkie pytanie od razu, panie redaktorze, bo to jest trzeci raz, kiedy no według wszelkich danych prawica, strona patriotyczna oddaje władzę tej drugiej stronie, którą podsumowujemy z grubsza jako antypis, może jako stronę korporacyjną, sądząc po ostatnich tutaj wybrykach w Sejmie. I no, różnica jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość, prawie ta sama ekipa, co Porozumienie Centrum w 92 roku, rządziło 8 lat i oddaje Polskę, no, chyba w dobrym stanie tym nowym rządzącym. Wydaje mi się, że nie po raz trzeci, bo no, można powiedzieć, że to takie zawahanie wokół rządu Olszewskiego, tak pierwszy raz, potem, czy może zamach na rząd Olszewskiego, potem PiS rządził w roku 2005, wprawdzie koalicyjnie i tam były różne przypadki, no ale też szczęściowo rząd AWS-u, no to też był rząd z partii prawicowych składający się i w pewnym momencie rządził bez Unii Wolności. Dzięki temu powstał IPN i tak dalej, i tak dalej. Więc można powiedzieć, że czwarty raz co najmniej, ale takiej koalicji o takim składzie politycznym oddaje drugi raz. Ponieważ tylko raz mieliśmy do czynienia z tym, żeby lewica, SLD, liberałowie, jakieś szczątki prawicy czy konserwatywnych, znaczy byłej prawicy, brały udział w obalaniu czy rządu, czy może przejmowaniu władzy, bo w tym wypadku się odbywa to na tle SLD nie skrewi, prawda? Tak, no to była nocna zmiana 92 roku i to jest koalicja, która nawet liderami i rolą tych ludzi bardzo mocno przypomina. Oczywiście Waldemar Pawlak nie jest dzisiaj szefem PSL, kandydatem na premiera, tylko tym takim tymczasowym, tylko szefem rady PSL-u. Donald Tusk jest dalej szefem liberałów, tylko nie nazywają się KLD, a Platforma Obywatelska. No, lewica jest bardziej wielobarwna, nie ma tam już na czele Millera, chociaż jak słyszymy, wypowiada się i nawet ma barwne wspomnienia ze swojego życia, szczególnie dotyczące szacunku dla kobiet. Natomiast generalnie to jest bardzo podobny skład. To są ludzie, którzy kiedyś zablokowali zniszczenie sowieckich aktywów w Polsce poprzez ujawnienie agentów SB, którą Rosjanie oczywiście doskonale znali. Natomiast społeczeństwo było to nieznane. No i dzisiaj zaczęli od, ich pierwszą decyzją było rozwiązanie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, a potem przejęcie władzy, dokładnie ten sam scenariusz, który był w 92 roku. Przecież rosyjskie wpływy to była agentura SB kiedyś, dzisiaj no to bardziej jest to subtelnie robione poprzez sieć haków kompromitujących decyzji, które podejmowali. No również te wiedzy w sprawie Smoleńska, bo ta jest bardzo, bardzo niebezpieczna dla kilku osób w Polsce. No i te osoby właśnie przejmują władzę, no chociażby Radosław Bartłomiej Sienkiewicz, który w tej odsłonie będzie ministrem kultury, ale mówi się, że jest po to, żeby no, przejąć władzę nad mediami publicznymi. Jak oni to sobie wyobrażają w pana zdaniem? Czy cokolwiek sobie nie wyobrażają, będzie to nielegalne. Tylko czasem nielegalne działania są skuteczne, a czasem są nieskuteczne. Im chodzi o to, żeby podjął nielegalne działania, ale które byłyby skuteczne. Dlatego wzięli faceta od służb, a nie od kultury. I to jest mniej więcej idea Sienkiewicza w kulturze. No, kiedyś Sienkiewicz tworzył polską kulturę, a dzisiaj ją grabi. Nobla z tego nie będzie, pan sugeruje. Ja nie wiem, bo Noble są za tak różne rzeczy przyznawane, to może i za... Ale ja bym tutaj raczej nagrodę Wielkiego Knebla przyznał, bo to rzeczywiście tyle razy, ile wszędzie złamać prawo, żeby przejąć media publiczne, to jest pewien wyczyn, to zawsze coś. No dobrze, co zostanie po tych rządach Prawa i Sprawiedliwości i na ile ta korporacyjna strona polskiej polityki będzie mogła
ograniczyć te zdobycze socjalne przede wszystkim, które w tym czasie były. No mamy teraz i politycy Prawa i Sprawiedliwości wyśmiewają Donalda Tuska, który kilka razy w piątek przypominał, że to oni wprowadzają 800+ i to właśnie konkret jest zrobiony. To ma jakieś znaczenie ta deklaracja. No w Polsce, Polska to jest kompletnie inny kraj niż 8 lat temu. Za czasów Tuska ludzie wyjeżdżali z Polski, nasze dzieci wyjeżdżały, wiele z nas tego doświadczyło osobiście, a dzisiaj wracają. Wracają, Polacy masowo wracają. My to widzimy po klubach choćby Gazety Polskiej, gdzie no, to są jednak liderzy opinii. Oni te kluby pustoszeją na Zachodzie, w Europie i w Stanach, ale jest ich coraz więcej w Polsce. I to właśnie z tych działaczy, którzy działali kiedyś za granicą. To jest jeden z efektów, który jest widoczny po prostu. Polacy chcą wracać do własnego kraju, a kiedyś z tego kraju uciekali. Za chlebem, za lepszym życiem, za bezpieczniejszym życiem. Dzisiaj Polska jest najbezpieczniejszym krajem w Europie. No bez wątpienia każdy, kto zna Polskę i też w rankingach oficjalnych, no chodzi za najbezpieczniejszy. Dzisiaj Polska ma 80% unijnego PKB na głowę mieszkańca. Jesteśmy w G20, czyli w 20 najbardziej rozwiniętych krajów świata, licząc łącznie z Unią Europejską. Tak? No więc, przecież stanowimy coraz większą część PKB Unii. No to wszystko są bez wątpienia wielkie zasługi tej ekipy. Budujemy najsilniejszą armię lądową. No nie wiem, czy to nie zostanie zatrzymane, ale najsilniejszą armię lądową w Europie, najnowocześniejszą też. To wymaga ciągłych nakładów. No, jeżeli oni zamierzają sporo ukraść, no to pewnie nie będzie tych nakładów. A potem też nie ma zgody Berlina, że Polska ma najsilniejszą armię. Niemniej no, przewidywania są takie, że w ciągu 3-4 lat Rosja na nas napadnie. Jeśli nie będziemy mieli odpowiednio silnej armii, to będziemy płacić taką samą cenę, ale może jeszcze większą niż Ukraińcy, krwią naszych rodaków, gwałconych kobiet, mordowanych dzieci. To nam grozi, jeśli oni zaczną rozbrajać armię. I za to nie powinno być nigdy wybaczenia. To znaczy, to powinno być zapisane od dzisiaj, każdy ich ruch, wszystkie szkody, które na szkodę polskiej obronności, i powinny być za to stosowane najwyższe kary, jeżeli dojdzie do tragedii. Najwyższe. To znaczy po prostu to, co się da wymierzyć, bo za zagrożenie bezpieczeństwa Polski nie powinno być przebaczenia. No ale też może pozytywną stronę tego, że wszelkie ruchy ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, jeśli tym ministrem zostanie, wicepremierem, to w kierunku wzmocnienia polskiej armii, wzmocnienia rezerw, stworzenia tej obrony cywilnej, czyli nauczenia Polaków, co trzeba robić, jeśli będą takie zagrożenia, jak mamy teraz w Kijowie, przecież był w nocy kolejny nalot na stolicę Ukrainy, no to powinniśmy wspierać nie tak jak poprzednia ekipa, że każdy krok rządu był kontestowany, jakikolwiek ten krok by nie był, to była opozycja totalna, no ale tutaj w tych najważniejszych sprawach powinniśmy, jeżeli powstanie nowy rząd, ich wspierać, jeżeli będą szli zgodnie z narodowym interesem. No ale tak się zachowują patrioci, jeżeli to są dobre ruchy, jeżeli one sprzyjają Polsce, to trzeba je wspierać. Opozycja nie jest po to, żeby przeszkadzała rządowi, tylko żeby pomagała krajowi i przeszkadzała w rzeczach złych, szkodliwych, żeby mogła poprawiać to, co wynika z błędów rządzących. Tak to powinno działać w demokracji. Jeśli działa inaczej, to demokracja jest chora. No i niestety dzięki wpływom z zagranicy ta demokracja jest w Polsce chora, no bo przecież mieliśmy opozycję, która szkodziła własnemu państwu, jak tylko mogła, w Polsce i za granicą. Wykorzystując do tego Unię Europejską, no teraz słyszymy, że będzie porozumienie i Polska pójdzie razem z Unią Europejską. Czy pójdzie tak daleko, by dołożyć się do projektu likwidacji suwerenności krajów członkowskich? Nawet jak Polska pójdzie, to pewnie inni już nie pójdą. Ten projekt się sypie. Ale będzie to niebezpieczne, jeśli się na coś zgodzimy, bo można Polskę wsysać niezależnie od całego projektu europejskiego i takie próby będą. No Donald Tusk już zapowiedział, że dołączy Polskę do projektu europejskiej prokuratury, po to by, jak to się mówi, eurokraci mogli również patrzeć tutaj, jak są wydawane pieniądze europejskie. No, jeśli to byłoby na serio sprawdzane, to jest to bardzo niebezpieczna decyzja dla Donalda Tuska. Przypominam, że jego kolega Sławomir Nowak został złapany między innymi dzięki działalności służb unijnych, nie tylko ukraińskich czy polskich, ale również
unijnych, no więc gdyby ta prokuratura działała, niezależnie od tego, że to poważne naruszenie naszej niepodległości, ale w przypadku Donalda Tuska, no to igra z ogniem. No, zobaczymy w takim razie, bo tutaj Sławomir Nowak, zdaje się, chodzi po wolności, projekt się ciągnie. No i co, kiedy zostanie uniewinniony Sławomir Nowak? Powiedzenie, że Sławomir Nowak chodzi po wolności, jest bardzo dobrym określeniem, bo wolność jest dla ludzi, którzy przestrzegają reguł, również nie naruszają wolności innych i prawa własności innych. No. Ja tutaj nadużyłem takiego slangu może, który znam z dzieciństwa, bo jestem z Grochowa Warszawskiego i tam te sformułowania były dość oczywiste. Panie redaktorze, no to jeszcze ten podział Polski na PiS i antyPiS. Czy PiS zrobił za mało, by wyhodować sobie jakiegoś koalicjanta? Skąd wzięła się ta niezgodność koalicyjna? No i to, że wynik wyborów zostanie niejako zignorowany w tym parlamencie, bo przecież największy klub ma Prawo i Sprawiedliwość, a to zjednoczenie klubów od lewicy po prawicę, bo przecież Konfederacja również dosiadła się do tego stolika, jest bardzo, bardzo sztuczne. Czy większość sejmowa ma prawo przy tworzeniu rządu zignorować partię, która ma najwyższy wynik, natomiast nie ma prawa według obyczajów sejmowych zignorować w zarządzaniu Sejmem. To znaczy powinno PiS-owi właśnie w Sejmie przepaść proporcjonalnie do siły tej partii. Oczywiście nie jest to zapisane ani w Konstytucji, ani w ustawach, no więc to jest tylko pewien obyczaj, ale obyczaj, który kształtował polskie społeczeństwo demokratyczne i został oczywiście zniszczony w tej kadencji, tak jak pewnie wiele obyczajów demokratycznych, a być może praw zostanie zniszczony. W ogóle Tusk nie jest demokratą, trzeba o tym pamiętać. To jest wielki przeciwnik wolności i demokracji, który się przebiera w takie szaty na zasadzie, że ubiał się diabeł warnat i ogonem na mszę dzwoni. Natomiast rzeczywiście PiS pewnie mógł rozegrać lepiej, niezależnie od tego, że miał pod górkę, no bo wielka epidemia, wielka wojna, hiperinflacja wywołana przez Putina, znaczy na świecie, w Polsce ona no, wcale nie była aż tak wielka, a w tej chwili została zduszona. No zobaczmy na kraje, w których inflacja naprawdę do dzisiaj szaleje. Ale pewnie no, można było lepiej do tej średniej klasy, do małych, średnich przedsiębiorstw. Nawet nie jest średnia klasa, no to są ludzie, którzy po prostu są na własnym się ustawić. No ta składka zdrowotna, ja mówię, to nie posłużyło, tak? Bo to kilkaset tysięcy głosów stracili. Trzeba było to inaczej rozegrać. Na pewno wolniej, a już nie takim ciężarem. Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy z tego powodu nie zagłosowali na PiS, tylko na przykład na trzecią drogę. I teraz zdziwieni, bo się okazało, że głosowali na Tuska. No tak, no tego się już nie dało wytłumaczyć, no ale wyborca nie musi być analitykiem politycznym. Natomiast ten pierwszy impuls to wynikał właśnie z tego, że oni mieli po prostu duże problemy potem z prowadzeniem tych małych, często jednoosobowych firm. Może też inaczej trzeba było rozegrać piątkę dla zwierząt, bo ja generalnie to jestem zwolennikiem tego, żeby w sposób maksymalnie cywilizowany podchodzić do zwierząt, ale nie trzeba było z takiego diapazonu potraktować rolników. Może trzeba było to etapami, może trzeba było dyskusję przeprowadzić, bo po prostu rolnicy poczuli się obrażeni, tak, że przychodzi jakiś pan z miasta i mówi, że oni są gorsi, bo coś tam nie tak robią ze zwierzętami. Również znam wielu ludzi, którzy w miastach bardzo źle zwierzęta traktują. I trzeba było po prostu odpowiednią narrację do tego ułożyć. Takich parę błędów zrobiono, tyle tylko, że błędy się zdarzają zawsze. No, no nie myli się ten, kto nic nie robi. Natomiast ta ekipa zrobiła bardzo dużo dla zwykłych Polaków. Bardzo dużo. Tak, i też dla całego kraju. Żadna ekipa nie zrobiła tyle. I jeżeli ktokolwiek uczciwie oceni te rządy, to powie, że budowali najbardziej nowoczesne państwo w Europie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, które zmieniły wręcz niektóre. Panie redaktorze, jeszcze jedno pytanie na sam koniec, jeśli można. Jak pan ocenia te dwa tygodnie prób stworzenia większości sejmowej przez Mateusza Morawieckiego? Dwa tygodnie więcej wolnej Polski, również wolności słowa, no bo Donald Tusk jako najważniejszy cel przebrał sobie kłamstwo i cenzurę.
No proszę pamiętać, że ja mam 14 z nim proces o okładkę satyryczną. Pierwszy dzień urzędowania premier zamierza spędzić w sądzie z dziennikarzem o to, że satyrę na jego temat wydrukowaliśmy. Znaczy nie dość, że jest to człowiek ponury i to, co po nim widać, bez poczucia humoru kompletnie, co innym zresztą zarzuca nie wiedzieć czemu, no to kompletnie oszalał. To znaczy polityk, który by się sądził okładki satyryczne, a mam już dwa takie procesy z nim, by musiał zniknąć ze śmiechu ze sceny politycznej. No a on po prostu z zaciętą twarzą idzie do sądu. Pierwszego dnia urzędowania. No po prostu chyba wszystkie klepki mu się pomyliły tam w tej głowie. Ale wracając już spokojnie do oceny tych dwóch tygodni rządów, po prostu przez te dwa tygodnie jeszcze nie zdążono nic zepsuć i to jest bardzo ważne, no bo te najważniejsze projekty zbrojeniowe, szczególnie te bezpieczeństwa, zaprzysiężenie tych tysięcy nowych żołnierzy, to wszystko będzie miało kiedyś znaczenie. Pewne rzeczy będzie trudniej zniszczyć czy odwrócić. No i dwa tygodnie jeszcze tej wolności słowa, którą mamy. No właśnie. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Telewizji Republika. Państwo pamiętajcie, że warto skorzystać z oferty cyfrowej subskrypcji, prenumeraty Gazety Polskiej, a nasze materiały, również rozmowy. Codzienne i nowego państwa na tydzień, na miesiąc, na kwartał, jak tam państwu wygodnie, ale kupujcie w ten sposób, bo to najlepszy sposób korzystania i zaglądajcie naszego YouTube'a i na niezależną.pl. Każde wejście to jest grosik na wolne media, na wolną Polskę. No właśnie, podawajcie dalej takie rozmowy jak ta, chociażby wiem, że to się cieszy dużą popularnością i słusznie, bo warto, żebyśmy zbudowali sobie już teraz te kanały komunikacji społecznej. Będą one niszczone, tak jak zapowiadał przed chwilą Tomasz Sakiewicz. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzymy. Już pies domaga się spaceru, proszę państwa. Siła wyższa. Musimy kończyć tę rozmowę. Za moment Aleksander Wojak będzie rozmawiał z Małgorzatą Wasserman w Sejmie.